i koniec. I jest podłączony przycisk żelowy. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywaniu i nagrywamy dzisiaj recenzję. Tak, tak. Ojciec, tak. Czym się dzisiaj zajmujemy? Dzisiaj nagrywamy recenzję. Do tej pory nagrywaliśmy recenzję jednej repliczki, a teraz będziemy nagrywać recenzję latarki i akcesorii do latarki. Jest to latarka od Armitek. Przyznaję się bez bicia, tą recenzję nagrywałem już raz. I miałem tylko dograć test, ale ze względu na to z jakiegoś powodu skasowałem prawdopodobnie te pliki. Gdzieś tam przy okazji kasowania innych starych plików, gdzieś mi wcięło to nagranie. Więc nagrywamy dzisiaj to jeszcze jeden raz. I niestety od razu też się przyznaję, gdzieś w międzyczasie zgubiłem papierową instrukcję, która była dołączona do latarki i niestety dzisiaj posiłkujemy się instrukcją w telefonie. Od razu dodam też, że jako że dostaliśmy tą latarkę typowo na recenzję, to jest jedna z niewielu rzeczy, które po prostu dostajemy na recenzję. I co fajne, też Armitek zaoferował nam, że w ramach współpracy dostaliśmy kod rabatowy, który macie na dole w opisie, jest to ASG Olsztyn po prostu. I na ten kod na sklepie Armiteka macie rabat 11% od cen, które tam są. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to serdecznie zapraszam, możecie z tego skorzystać. I czym dzisiaj się będziemy bawić? Jest to latarka Armitek Predator Pro Tactical Flashlight. Co fajne, przychodzi ona w takim dość fajnym pudełeczku. Co prawda to jest zestaw dość podstawowy, bo jest ona sprzedawana też w takim dużym zestawie i wtedy jest, o ile pamiętam, w plastikowym case'ie i ona jest wtedy z przyciskiem żelowym i jakimś tam montażem chyba nawet do repliki czy do broni, bo to jest replika, która jest przystosowana też nie tylko do replik, ale również do broni palnej i ona znosi strzały z broni ostrej. Więc to jest też fajna rzecz, nie jest to jak te typowe nasze latarki, że jakbyśmy to pewnie do AR-ki założyli, to by po 10 strzałach szybka mu wypadła. Pod tym względem to jest przystosowane do pracy pod obciążeniami z bronią, która faktycznie kopie. I ja dodatkowo, bo jakoś nie dostałem tego dużego zestawu, to dostałem, poprosiłem też o przycisk żelowy, żeby go wam pokazać, bo przycisk żelowy jest naprawdę bardzo fajnym dodatkiem, którym moim zdaniem ta latarka wygrywa wyraźnie z tym, co do tej pory używałem, czyli z latarką konwoja. Zacznijmy sobie od pudełeczka. Pudełeczko ładne, ładnie opisane. Mamy tutaj oznaczenia, co dostajemy w zestawie. W zestawie dostajemy zaczep do pasa, dostajemy pokrowczyk na pas, czy tam powiedzmy możemy go gdzieś też indziej zamontować, smyczkę. Dodatkowo, tak jak tutaj widać, są jeszcze opcje, że może być montaż do lufy, może być przycisk żelowy, go tutaj nie ma w zestawie, ale ja go dostałem oddzielnie, plus zestaw filtrów kolorowych, to szczególnie myśliwi na to zwracają uwagę, bo kolorowe filtry na przykład w niebieskim świetle bardzo ładnie widać krew. I myśliwi często z tego korzystają. Dobra. Z drugiej strony mamy opis feature'ów, mamy ile mamy średnicę, jaką mamy długość, wagę. Tutaj mamy też opisaną wodoodporność IP68, 25 metrów na 5 godzin. Impact resistance, czyli odporność na uderzenia, czyli 25 metrów. Latarka może spaść z 25 metrów i nic jej się nie powinno stać. No w momencie, kiedy jest przystosowana do znoszenia strzałów z broni ostrej, no to siłą rzeczy musi coś takiego znosić. I dalej mamy opis trybów, ile mają lumenów oraz jak długo bateria wystarcza na świecenie na tym trybie. Z tyłu mamy też oczywiście opis lumenów, działa do minus 25 stopni, dwa tryby, taka krótka instrukcja reklamowa, co gdzie mamy i dlaczego. I tak naprawdę chyba z opisu całego opakowania to tyle i takich ogólnych feature'ów. Więc możemy przejść spokojnie do środka i pokażemy, co faktycznie w tym kartoniku się znajduje, tak? Była jeszcze instrukcja, instrukcja się pofrunęła, nawet nie wiem kiedy. Gdzieś mi się tam rzuciła w oczy w międzyczasie w warsztacie, ale gdzie jest teraz? Nikt nie wie. Pierwsza rzecz, dostajemy taką gumeczkę. To jest nakładka na samą latarkę, żebyśmy mogli ją sobie po prostu postawić, żeby nam się nie toczyła i tak dalej. Jest to gumowa nakładeczka, ona jest mięciutka. Możemy ją sobie po prostu na latarkę nałożyć, żeby móc ją postawić, żeby nam świeciła w danym kierunku, a nie sturlała się na przykład z blatu. Mamy zaczep właśnie na pas, plus dwa o-ringi mocujące. To są o-ringi, o ile pamiętam, żeby wymienić uszczelnienia na przykład pod baterią, jakby nam tam się coś uszkodziło, więc jest coś takiego. Mamy smyczkę, dość długą ze ściągaczem i nawet taką bardzo prostą agraweczką i kółeczkiem. Też miło.
Co prawda ja osobiście z tego raczej nie skorzystam, ale miło, że jest. I mamy kabelek do ładowania. Kabelek do ładowania, bardzo fajna rzecz. Ja osobiście, to nie jest moja pierwsza latarka Armiteka, jest to moja druga, bo wcześniej był Wizard i Wizarda też macie na recenzji u mnie na kanale. Ładujemy to przez USB i fajnie i nie fajnie, ale fajniejsze bajer jest to, bo jest to ładowanie magnetyczne, nie musimy nic wtykać, odsłaniać jakiegoś gniazda USB, które możemy uszkodzić, wyłamać, tylko całe ładowanie i bateria jest, i latarka jest podłączona. Bardzo proste i skuteczne, szczerze naprawdę polecam, używam tego w Wizardzie, rewelacyjna sprawa. Nic nie musimy robić, myśleć o cokolwiek, koniec, zrobione. Bardzo fajny bajer. I na koniec mamy jeszcze pokrowczyk, w którym ta latarka była od początku schowana. Pokrowczyk z montażem na pas. Ale mamy tutaj też klipsik, więc jakbyśmy chcieli nawet dać to na mole, to też się da. Co prawda, nie ukrywajmy, sam materiał jest bardzo wiotki i tak dalej, i ja osobiście pewnie tego pokrowca do szpeju bym nie dopiął, bo bałbym się, że gdzieś to mi się odepnie i odleci. Ale jest taka opcja, jak ktoś będzie chciał, to sobie skorzysta. Pakujemy te wszystkie zabaweczki do środeczka, bo to już nam mało interesuje. I mamy samą latarkę. Co prawda, jak widzicie, latarka ma już zamontowany montaż do repliki. Co prawda, to jest montaż 30 plus dodatkowa redukcja. Tubus latarki to jest 25 i niestety nie miałem montażu 25, więc na razie jest to tak zamontowane. Co prawda, ja to będę zmieniał, bo montaż po prostu do mnie jedzie. I to taki dedykowany montaż do latarek na 25 mm, żeby to tu i ładnie wyglądało i było wygodniejsze. Latarka jest nie bardzo mała, nie jest to jakiś tam malutki długopisik, wygodny, jest ona większa. Co prawda w porównaniu do konwoja ma mniejszą tutaj średnicę i jest chyba odrobinę krótsza. Na pewno ma mniejszą średnicę z przedniego obiektywu. Porównuję do konwoja, bo konwoj jest latarką, którą ja do tej pory używam jako swoją podstawową latarkę do gier nocnych, do jakichś milsimów. Obstawiam, że ta latarka mi konwoja zastąpi. Może nie świeci tak mocno, ale to jeszcze zobaczymy na testach, bo powiem szczerze, że sam jeszcze nie robiłem porównania, ale ma inny bajer, który moim zdaniem jest dużo lepszy. Latareczka prezentuje się tak, ma oczywiście opisy Armitek, Extreme Distance, White Light, Predator Pro, tutaj mamy Height Intensive LED, Hot Surface i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj też informacje o ładowaniu. A o jednej rzeczy nie wspomniałem. To, czym wygrywa Armitek z latarkami, i powiem szczerze, to, o czym ludzie często nie myślą. Te latarki mają 10 lat gwarancji. Jak to się nazywa po polsku? Bezwarunkowej. I wiem, że wymieniają te latarki. Więc fajne, nie będę się martwił o szybkę. No dobrze, ale przejdźmy do latarki, a raczej tego, co nas interesuje, czyli to, jak świeci, bo chyba to jest najważniejsza część latarki. I na razie nagram Wam programowanie, bo nie ukrywam, że programowanie tej latarki jest dość skomplikowane. Nawet powiedziałbym, że bardzo skomplikowane. I niestety jest to coś, co mi się w tej latarce za bardzo nie podoba. To jest skomplikowany system programowania i on sprawił mi naprawdę sporo problemów, żeby się go nauczyć. Ja go się uczyłem już 3 razy. Pierwszym razem, jak do mnie dotarła. Za drugim razem, kiedy nagrywałem pierwszą recenzję i dzisiaj, żeby nagrać tą recenzję, znowu od początku czytam instrukcję, bawię się latarką i staram się zapamiętać, jak ją się programuje, bo jest to dla mnie osobiście bardzo nieintuicyjny system. Nie wiem, czemu jest tak skonstruowany, można byłoby to moim zdaniem zrobić troszkę lepiej. Ogólnie latarka ma 2 tryby. Pierwszy tryb jest to tryb standardowy, opisywany też jako myśliwski, i drugi tryb opisany jako taktyczny. Ogólnie latarka ma 3 manipulatory. Powiedzmy 3 tryby manipulatora, można tak powiedzieć. Tak, mamy lekkie wciśnięcie, które jest chwilowe. Mamy wciśnięcie do końca przycisku z tyłu, które jest po prostu włączeniem latarki. Oraz mamy obracanie przedniej części latarki tubusu. To są 3 rzeczy, które możemy z tą latarką robić, żeby przestawiać jej funkcję. Żeby przełączać się pomiędzy trybami. To najpierw włączamy latarkę i to jest, ona się na początku włącza w tryb turbo w układzie standardowym, czyli świeci dość mocno. I żeby zmienić tryb, odkręcamy lekko tubus, około 1/8 obrotu i mamy teraz tak zwany świetlik. Ja nie wiem, czy to będzie u Was widać. I teraz włączając, wyłączając latarkę, przeskakujemy pomiędzy kolejnymi trybami, bo jest główne 1, główne 2, główne 3. Czyli mamy 3 moce świecenia,
na lekko odkręconym tubusie. Wyłączam, włączam, wyłączam, włączam, wyłączam, włączam i skaczemy sobie po trzech mocach świecenia standardowego. Jeżeli wrócimy, dokręcimy tubus z powrotem, to wracamy do trybu turbo, czyli do mocniejszego świecenia. I to jeżeli chodzi o tryb normalny, plus dodatkowo w trybie normalnym jesteśmy też w stanie włączyć dodatkowo stroboskop. Żeby włączyć stroboskop przy wyłączonej latarce i dokręconym tubusie, naciskamy przycisk przynajmniej 20 razy i delikatnie, tak żeby nie kliknął, i potem po tym 20 razie wciskamy go do końca. Czyli robimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 i włączamy. Latarka mignęła i teraz na odkręconym tubusie mamy standardowe tryby i na końcu mamy też stroboskop. Dodatkowo do zestawu myśliwskiego. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tryb myśliwski. Następnie, jeżeli chodzi o tryb taktyczny. Jak włączyć tryb taktyczny? Znowu niezbyt intuicyjnie, bo tak, włączamy latarkę, przełączymy się na turbo i musimy obrócić tubus 10 razy, w to i z powrotem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Latarka nam mignęła, czyli zaakceptowała. I teraz mamy tryb taktyczny, czyli w pierwszym naciśnięciu mamy po prostu tryb turbo, czyli mocne świecenie. I nic tutaj więcej nie mamy, czyli to jest włącznik, czy chwilowo, czy wciśniemy, to jest po prostu tryb turbo. No, a natomiast jeżeli odkręcimy tubus, to mamy stroboskop. I tak samo możemy to włączyć chwilowo, możemy to włączyć na stałe. Plus możemy zrobić słabszy stroboskop, jeżeli zrobimy... Dokręcimy i szybko odkręcimy z powrotem tubus, to mamy delikatniejszy stroboskop. O, mocniejszy strobo. I to tyle, jeżeli chodzi o funkcję tej latarki. Nie jest tego bardzo dużo. Bądźmy szczerzy, nie jest to jakoś tam miliony funkcji, miliony opcji. Może to i dobrze, bo wielu tych opcji nie potrzebujemy. Niestety jedyne, co mi się w niej nie podoba, to to, że część tych funkcji mamy przez to obracanie tubusu. Jeżeli mamy to zamontowane na replice czy na broni palnej, to pojawia się po prostu problem. Bo mamy tą latarkę dość mocno wysuniętą do przodu, czy daną na, powiedzmy, prawej stronie. Ja jestem praworęczny i powiedzmy chciałbym zamontować ją z prawej strony repliki, to nie mam dostępu do tego tubusu, żeby to szybko okręcić. A chciałbym na przykład, mając zwykły tryb taktyczny, móc włączyć strobo. I nie jestem z tego w stanie w żaden inny sposób zrobić, jak po prostu obracając kopułkę. Moim zdaniem jest to wada i to dość duża wada, bo wolałbym na przykład mieć możliwość, że na lekkim przyciśnięciu mam stroboskop, a na pełnym wciśnięciu mam normalne światło. Niestety wygląda to, jak wygląda. Trzeba wybrać, albo mamy zwykłe mocne świecenie, albo świecimy cały czas stroboskopem, jeżeli mówimy o używaniu tego faktycznie na replice, na broń. Moim zdaniem troszeczkę wada i zwracam na to uwagę, mogło to być inaczej rozwiązane. Ale teraz przejdźmy do tego chyba, co mi się najbardziej podoba w tym modelu ogólnie, a raczej jej dodatek do niej, czyli przycisk żelowy. Bo powiem Wam szczerze, jak do konwoja dostałem przycisk żelowy, to wytrzymał mi niecałe jedno strzelanie. Podczas tego strzelania pierwszego pękł mi przewód i przestał działać. A troszkę już mi ręce zgrabiały, zimno mi się zrobiło, ale cóż. Zacznijmy może od samego pudełeczka. Pudełeczko małe, żółciutkie, z rysunkiem całego naszego urządzenia. Magnetic Remote Switch. Co fajne, magnetic, i to jest kluczowe. Mamy tutaj opisane, pasuje do latarek Armitek 25 i 4 mm, czyli jednocalowych. Ma w zestawie montaż na Shinerys, Picatinny. Mamy velcro do montażu, odporny na uderzenia, odporny na zamrażanie, odporny na rozciąganie, waga 59 gram, kord, czyli linka, ma długość od 25 do 100 cm. Tutaj mamy też bezwarunkową gwarancję, ale już krótszą, bo tylko dwuletnią. Co dostajemy w zestawie? Tak jak było napisane, dostajemy rzepik, oczywiście dwa rzepy do zamontowania sobie gdzieś switcha dość dowolnie, przycisku żelowego. Rzepy mają taśmę klejącą, żeby dokleić to gdziekolwiek, czy do repliki, czy do broni i z drugiej strony do switcha. I mamy też to, co mi się chyba bardziej podoba, czyli montaż na Shinerys. Jest to wykonane z dość twardej, ale jednak gumy, to pracuje. I to możemy sobie zamontować
na jakąkolwiek szynelis. I pod tym względem moim zdaniem jest to naprawdę super, bo montujemy to w ten sposób na switcha i ze względu na to, że to jest elastyczne, zapinamy to sobie spokojnie na szynę. I jest to super wygodne, ja to montowałem już na jednej replice i naprawdę trzyma to bardzo pewnie ten przycisk i jest to bardzo, bardzo wygodne. Nie musimy nic przypinać tytkami, kombinować i tak dalej, po prostu wsuwamy, to się zatrzaskuje, idealne rozwiązanie. Moim zdaniem naprawdę super. I chyba co jeszcze fajniejsze, to to, jak on się łączy z naszą latarką. Bo cały montaż to nie jest odkręcanie i wymienianie całego tego elementu, tylko i koniec. I jest podłączony przycisk żelowy. Pyk i pyk. Wszystko, cała funkcja. O, i już go nie ma. I to jest moim zdaniem naprawdę rewelacja. Do tego te wyjście przewodu też jest fajnie zabezpieczone i naprawdę liczę, że to nam się nie rozpadnie. Zresztą mamy dwuletnią bezwarunkową gwarancję, więc w razie czego jesteśmy przez 2 lata zabezpieczeni, jakbyśmy coś z tym zrobili, to nam wymienią. Ale naprawdę jest to bardzo duży rozwój względem tego, co ja dostałem do swojego konwoja, bo tamten switch wytrzymał mi bardzo, bardzo krótko i rozpadł się. I to było uszkodzenie, bądźmy szczerzy, mechaniczne, więc nawet nie podlegało jakiejkolwiek gwarancji. Tutaj mamy bezwarunkową gwarancję dwuletnią, więc nawet jakbym coś rozpierniczył, to wiem, gdzie się zgłosić. I szczerze na to zwracam uwagę, bo to, ten kabel, to jest to, co powoduje, że prawdopodobnie przejdę na tą latarkę w swoim użytkowaniu, ponieważ właśnie tego mi najbardziej brakowało. I ten system jest po prostu genialny. I jeszcze jedna rzecz, bo o tym w sumie zapomniałem. W zestawie do latarki dostajemy też baterię, co nie jest takie 100 na 100 w współczesnych latarkach, bo bardzo często dostajemy latarkę, ale bez samej baterii. I baterię, jaką otrzymujemy, to jest oczywiście pakiet Lion 18650, czyli ten klasyczny Lion używany czy w latarkach, czy w elektrofajkach. I to jest bateria opisana jako 3500 mAh. 3,7V, 13 W. I oczywiście markowana przez Armitek. Więc chyba też na nią jest jakaś tam gwarancja, jak się domyśli. I jeszcze co do switcha. To oczywiście jak każdy switch, on nam zastępuje przycisk ten, który mamy z tyłu i mamy tutaj 2 przyciski. Jeden, ten większy, jest przyciskiem chwilowym, czyli jak go naciskamy i puszczamy, to latarka się włącza i wyłącza. Teraz mam tubus odkręcony, więc mamy strobo. Puszczam, przyciskam. I drugi, mniejszy przycisk jest przyciskiem stałym. Jak go wciśniemy, to możemy nie trzymać i on nam cały czas będzie świecił. Trochę mam zgrabiałe ręce i tyle. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć i o switchu, i o latarce. Ja osobiście jestem zachwycony tym urządzeniem, switchem. Latarka jest fajna, aczkolwiek ze względu na to przestawianie przez obracanie tubusu mam poważne wątpliwości, czy będzie to takie użytkowe, jak ja bym tego oczekiwał. Oczywiście planuję z niej pokorzystać, potestować ją w terenie, wtedy będę miał już więcej takiego prywatnego doświadczenia, a będziemy to testować niedługo, bo lada dzień jest Acer Camp Fair organizowany przez SG3 i tam planuję z Oskarem, to jest nocna impreza, dwójkami, więc planujemy z Oskarem trochę pobuszować po lesie i spróbować coś tam ugrać. I tam będę między innymi tą latarkę testował, ale wcześniej jeszcze nagram Wam test w terenie, porównanie jak świeci to w porównaniu do konwoja. Dobra, to lecimy na testy. Słuchaj, trochę jestem ślepy w tej chwili, ale dobra, niech będzie. Jesteśmy na terenie testowym, tam gdzie zawsze testujemy repliki, jest noc. Jak widzicie, ciemno, jak nie powiem gdzie. I będziemy testowali latarkę. Latareczkę, tak jak mówiłem, to jest Predator od Armiteka. Mam dla porównania konwoja C8+, którego używałem do tej pory z diodą od Osrama wymienioną. Zbudowałem taką konstrukcję, widzicie, to jest front od specny core. I mam tutaj te dwie latarki zamontowane, plus zamontowałem sobie jeszcze skopkama, bo autentycznie nie wiem, jak to się nagra. Nie mam zielonego pojęcia, jak poradzi sobie GoPro, które mam na głowie, które też będzie nagrywało. Ten aparat, no to jeszcze wziąłem skopkama, może on coś da radę nagrać. Więc mamy taki, jak to powiedział Hubert, trójząb i będziemy testować, jak to nam nagra. Już widzę, że jest ciężko. Wstawiłem przesłony na najniższy poziom, tak żeby było jak najwięcej światła, ale no nie ukrywajmy, boję się, że będzie słabo. Zaraz zobaczymy, może jak będziemy świecić tylko latarkami, ja będę za kamerą, to będzie to widać lepiej. Znaczy mam nadzieję, no cóż ja mogę. Dobra, to przechodzimy do testu. Test będzie dość prosty. Włączymy w konwoju
trzy tryby, które tam wszystkie te, które ja mam, bo tu ja mam też dość prosty sterownik, żadnych tam fanaberii, więc przetestuję te trzy podstawowe tryby, a potem pokażemy trzy tryby w Armiteku Predatorze dla porównania. To bierzemy się do testu, zobaczymy co z tego da się nagrać. Dobra, rozpoczynamy. Dobra, zgaś lampę, żeby nie było, że oszukujemy. Zaczynamy od konwoja, tak, to jest konwój. To jest konwój w trybie, o ile pamiętam, najmocniejszym. To jest tryb najsłabszy, to jest tryb średni. Bo to jest tryb najmocniejszy. Nie, nawet ładnie widać, wydaje mi się, że dość ładnie. Ja mam konwoja z diodą Osrama, bo zobaczcie, jest bardzo, bardzo wąski środkowy snop światła. Natomiast mamy taką tylko lekko doświetloną otoczkę. Otoczka jest dość szeroka, jak widzicie, ale główny snop światła jest w samym środeczku. Tam do końca, tam gdzie są te drzewa na końcu, na które teraz świecę, to jest około 85-90 metrów, są, gdzie jesteśmy. Czyli najmocniejszy, najsłabszy. Tutaj to w ogóle mało co widać. I średni tryb. Średni już pozwala coś tam widzieć. Ale szału nie. I najmocniejszy, wracamy. Najmocniejszy tryb. No to już jest dzida laserowa w naszym odcinku. Wyłączamy konwoja i teraz idziemy do Predatorki. O, to jest turbo. To jest mocniejszy tryb. Ty no, kurde. Ale, ale zobacz, tam, tam na końcu, jak masz to drzewo przed nami, to słabiej trochę oświetla niż tam. No bo jednak jest, no zobacz, nie, tutaj masz... Bo tu masz tak na cały, jakby pod cały obszar. Od razu widać różnicę. Znaczy, na pewno widzicie różnicę. To jest tryb turbo, to jest najmocniejszy tryb tej latarki. I okej, jest jaśniej. Co by nie mówić, światła jest więcej, moim zdaniem, ale jest dużo mniej skupione. Światło jest na całej powierzchni, w dość szerokim kącie, praktycznie tam, gdzie konwój miał tylko tą poświatę, tak tutaj mamy wszystko dość mocno podświetlane. Owszem, środek jest podświetlony mocniej, co pewnie też widzicie, ale na pewno nie jest to taka konkretny punkt, konkretne miejsce, które jest oświetlone, jest dużo szerszy obszar oświetlony. I teraz zmniejszymy tryb, to jest tryb słabszy. To jest taki tryb chyba odpowiadający temu średniemu konwojowi. No. Takie wrażenie mam. Świeci chyba bardzo podobnie. Może ciutkę słabiej, nie jestem pewien. Pokażemy strobo. Ja w konwoju nie mam takich rzeczy jak strobo, więc to jest słabsze strobo. Czyli ten słabszy tryb w trybie strobo. I to jest mocniejszy tryb strobo. No tutaj trzymałoby epilepsji dosyć, jakby ktoś tym takim świecił. Ciekawe, czy to w ogóle będzie widać na kamerze, nie? Czy ona sobie poradzi z takim miganiem. Czy to jest tryb mocniejszy i włącz na najmocniejszym trybie konwoja. Zobaczcie, jak widać te drzewa tam na końcu. Ja nie wiem, czy to kamera w ogóle łapie. Niby są podświetlone, ale słabo. Wyłączamy i przechodzimy. Przepraszam, to był Predator, a teraz konwoj, nie? I zobaczcie, jak podświetlone są rzeczy w centrum. Ewidentnie widać, że to jest bardziej latarka typu szperacz. Bo faktycznie punkt jeden podświetlony super, otoczka podświetlona słabo. Mniej więcej tak jak w Predatorze w tym słabszym trybie, tak otoczka jest teraz oświetlona, ale za to sam środek jest oświetlony mocniej niż w pełnym trybie w Armiteku. Zobaczyliście jak to świeci. Ogólnie świeci moim zdaniem mocniej od konwoja. Ogólnie światła daje więcej, z tym, że jest to światło dużo bardziej rozproszone. To gdzie konwój wygrywał, to jest tą wąską wiązką światła. Na dużych odległościach, naprawdę dużych, konwój z tą diodą Osrama naprawdę świeci rewelacyjnie. Myśmy go używali wręcz jako szperacz, bo on świecił węziej niż ja widziałem lunetą. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten główny snop światła. I pod tym względem to było rewelacyjne. Predatorek świeci dużo szerzej, więc jeżeli szukamy czegoś ogólnie, chcemy sobie doświecić jakiś obszar, no to wypadnie lepiej, bo raz daje więcej światła, dwa, no to światło jest trochę bardziej rozproszone, więc ciężko powiedzieć, która jest lepsza, w zależności niestety od sytuacji. I ja będę zaraz biegał z Predatorem, bo jutro mamy nocne strzelanie, ja sobie go potestuję, potestuję z tym nowym przyciskiem żelowym, bo to czym na pewno wygrywa Armitek to jest przycisk grzelowy. To jest po prostu majstersztyk moim zdaniem i ten przycisk grzelowy, który jest do konwoja, to jest po prostu straszna porażka w moim odczuciu, więc ona w ogóle mnie nie kusi. Ale ten
tutaj przycisk żelowy do Armiteka, rewelacja i planuję właśnie z niego pokorzystać, potestować. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę super zmiana i nie będzie mi brakowało tego wąskiego snopa światła. Ja bardzo dziękuję Armitek za dostarczenie latarki na testy, bo to jest od Armiteka. Ja to dostałem na testy, dostałem do nagrania filmu, więc cieszę się bardzo, jestem bardzo wdzięczny. Będę tę latarkę testował, zresztą to jest mój drugi Armitek, bo jeszcze Wizarda testowałem i używam go do tej pory, który też jest na filmie. Bardzo dziękuję firmie Armitek za udostępnienie sprzętu. W ramach współpracy z Armitekiem macie kod rabatowy. Na dole w opisie jest kod rabatowy ASG Olsztyn z dużych liter, po prostu bez żadnych myślników, bez niczego. Na ten kod jest 11% rabatu od cen na ich sklepie internetowym. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chce sobie nabyć taką latareczkę, to jak najbardziej można coś tam jeszcze urwać z tej ceny. Co prawda ostatnio były tam dużo fajniejsze promocje związane ze świętami i tak dalej, no ale teraz może komuś się przyda taki chociaż 11% rabat. Ja planuję sobie dokupić jeszcze trochę, bo tam są jeszcze inne akcesoria do tej latarki. Może dokupię sobie właśnie, popatrzę, czy jest latarka o trochę węższym snopie światła, nawet niekoniecznie mocniejsza. Mi mocy spokojnie to wystarczy, nawet to jest moim zdaniem zapasem, ale właśnie przydałoby się, żeby ten snop światła był ciuteńkę węższy, przynajmniej do moich zastosowań. I na tą chwilę to wszystko. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, jeszcze raz dziękuję Armitek za latareczkę i cóż, do zobaczenia ponownie.